Halo, halo! Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii, serii z gry Wolfenstein. Jeżeli ktoś ogląda mnie dłużej niż kilka miesięcy, a zapewne wielu z was ogląda mnie od kilku miesięcy, bo od listopada mi mega statystyki wzrosły i wszystko, i to tak gdzieś tam dziesięciokrotnie praktycznie, to jeżeli ktoś oglądał mnie wcześniej, to wie, jak ogromnym fanem gier z serii Wolfenstein jestem i gdzieś tam zawsze one na moim kanale się przewijały. W ogóle gry z kuźni id Software, to Wolfenstein 3D, Spear of Destiny, Doom, RTCW, The Old Blooda ani New Ordera nie nagrywałem. Być może kiedyś się za to wezmę. Natomiast do tego Wolfensteina właśnie z 2009 roku wszystko mam po prostu ograne i wszystko uwielbiam. Więc jakby w ramach tego, że ostatnio troszeczkę zmniejszam sobie tempo, jeżeli chodzi o napierdalanie, to znaczy wybieram gry troszeczkę dłuższe, w które mi się przede wszystkim dobrze gra i komunikuje z tą, powiedzmy, troszeczkę mniejszą częścią widowni, która jest bardzo, bardzo aktywna. A nie robię takich produkcji, które miałyby mega hype i byłyby mega, żeby wszyscy je oglądali, żeby było bardzo, bardzo śmiesznie, dużo montażu i tak dalej, a troszeczkę właśnie flirtuję sobie z klasyczną formułą Let's Playa. Postanowiłem, że w ramach właśnie takiego delikatnego powrotu zagramy sobie w grę Wolfenstein. Swoją drogą od bardzo dawna mnie nosi, żeby w nią ponapierdalać, bo no po prostu Wolfensteina uwielbiam. O ile właśnie ta wersja, którą widzicie teraz, była bardzo, bardzo mocno zjechana przez recenzentów. Znaczy, no nie była jakoś mocno zjechana przez recenzentów, okej? Ale generalnie nie była jakoś fantastycznie przyjęta. O tyle, no, jest to moja naprawdę ulubiona część praktycznie Wolfensteina. Bardziej niż RTCW mi się podoba i bardziej niż New Order. Old Blooda nie grałem zbyt dużo. Bardziej niż New Order i bardziej niż RTCW. Wolfenstein z 2009 zdecydowanie jest moją ulubioną częścią i tym bardziej sobie zagramy. Jeżeli jesteś aktywnym widzem, chciałbyś oglądać więcej odcinków tego, koniecznie, koniecznie zostaw łapkę w górę, żebym ja wiedział, żebym ja to widział. To jest super znak. I też, jeżeli coś tam dostrzeżesz, chciałbyś dać jakąś poradę, koniecznie napisz komentarz. Ja staram się je czytać. Oczywiście zagramy. To jest taka seria. Wolfenstein to jest mój konik, więc ja tutaj w ogóle wstydziłbym się zagrać na niższym poziomie trudności niż najwyższym. Nawet jeżeli będę się denerwował i przegrywał momentami. Ale ja już się schowam i obejrzyjmy intro. Should we delay the missile launch on London? What? Escape that easily. What is that in your pocket? Show me! It's a bomb! USA headquarters. This is Agent B.J. Blazkowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land.
Agent Blazkowicz. Come in. Your mission on the Tirpitz was a success, BJ. She's at the bottom of the ocean. Thanks, but I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Dozens of specialists are studying it right now. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed, but even more intriguing than that are the crystals the medallion contains. They can only be found at one place on Earth, a city in Germany called Eisenstadt. We made contact with the resistance fighters of the Kreisau Circle there. They had some very interesting information. This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blazkowicz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before. You're the only man for the job. Not a problem. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blazkowicz. Thank you, sir. O, halo, 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 tak szczerze to ja nigdy nie lubiłem jakoś tych intr w Wolfensteinie, bo to jest kurna shooter. Tu nie chodzi o intro, no ale może ktoś chciałby zobaczyć, może ktoś nie kojarzy. Cokolwiek, przyjeżdżamy do Eisenstadt. Witaj przyjacielu, cześć Cvelu. Tak, właśnie, oni są z Kreisau Circle i my generalnie przyłączymy się do nich w walce o dokładnie to miasteczko. Co ważne, od samego początku warto rozglądać się tutaj za złotem, różnego rodzaju materiałami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu gdzieś już Niemcy krzyczą. O skurwiele, o skurwiele. Nieładnie tak do mnie strzelać, jak ja sobie nie życzę mogę. Dobra, tu nic nie ma, także już bez pitolenia w takim razie. Idziemy, tutaj lewym kontrolem sobie przykuzamy, za chwileczkę dostaniemy broń, będziemy mogli zacząć eksterminację szwabików. Nie wiem czemu, ale gry z serii Wolfenstein zawsze mi się po prostu podobały za klimat, humor, w ogóle same te właśnie motywy okultystyczne i tak dalej są fantastyczne. Okej, w ten sposób mamy pierwsze złoto i pierwsze pieniądze, za które będziemy w stanie oczywiście kupować różnego rodzaju ulepszenia. Mamy trzy rodzaje znajdziek na poziomach. Jest to właśnie złoto, materiały wywiadowcze, bądź jeszcze jakiś jeden rodzaj. Jest tak czy siak, złoto daje nam pieniądze, za które możemy kupować nowe rzeczy. Natomiast materiały wywiadowcze, a może są tylko dwa rodzaje, nie pamiętam już dokładnie. Natomiast materiały wywiadowcze dają nam dostęp do nowych broni. Naziści się o nas dowiedzieli. A special operations train carrying experimental weapons is sitting at platform one. I hear you up for a little diversion, so grab some weapons from this table and fall in. Dobra, zabierajmy w takim razie brońkę. W ten oto sposób to wygląda. Good, my friend. Dobra. Zaczynamy w takim razie, to sobie od razu zgarniamy materiały wywiadowcze, dokładnie. Niektóre pozwalają na odblokowanie ulepszeń broń, dokładnie tak. Warto się rozglądać, po prostu wszystko sobie zbierać. Cześć, Cvele. Moje nowe doczepele. Dobra, zaczynamy tutaj z grubej rury. Uważam, że nie ma co się z nimi pierdolić. Kolejne złoto należy do nas. Tam jest jakaś szwabina. Dostała w pysio i się przewróciła. Yeah. Tu nic więcej nie ma za bardzo. Co tu robisz? Nie wiem, pomyliło ci się coś, przyjacielu, bo to chyba nie jest teren trzeciej Rzeszy, ani za kogokolwiek ty się tam masz. O kurde, się wjebałem tutaj trochę. Jak śliwka w szwabu. Ale to na luzaczku przykucniemy na chwileczkę i ich powybijamy. Jak się masz? Kurwo! Dziwko! Dziwko! Dobra, zabiliśmy tutaj śmieci. Halo, kto tu strzela? Co tu zrobisz? Halo, panie przyjacielu. Proszę jakby...
Proszę jakby tutaj nie podskakiwać za wysoko, proszę. Jak to się mówi, się nie sra wyżej niż się dupę ma. Gdzie oni są? To ty? Wypierdalaj, ziomuś. Tam mamy jakieś rzeczy. Tylko chuja tu widzę, dobra. Trzeba to rozwalić. I w ten sposób możemy się tutaj dostać po kolejne złoto. I nie widzę tu niczego więcej, bo te rzeczy, które są do podniesienia, błyszczą, tak? Więc możemy na ogół dosyć łatwo je namierzyć. Kolejne złoto, fantastycznie. Już piąte na 11 na tym poziomie, to nie jest jakoś dużo. Ale wydaje mi się, że dosyć dokładnie. Zamknij mordę, tam trzeba będzie coś rozwalić, wiem, ale chciałbym dosyć dokładnie wszystko tutaj przeszukiwać. 6 na 11, jeżeli chodzi o ilość zebranego złota. Materiały wywiadowcze 2 na 5. I odblokowany cieńszy magazynek. W związku z tym, i w tym miejscu to chyba będzie wszystko, i tak dosyć dużo rzeczy znaleźliśmy. Tutaj podnosimy sobie. Dobra, tutaj podkładamy sobie dynamit, to wypierdoli w powietrze i będziemy mogli przejść sobie dalej. Tyle jeszcze dosyć dobrze pamiętam. O, tam ostrożnie, bo beczka się podpaliła i teraz dopiero pierdolnięcie było. Czy możemy wziąć tę beczkę, żeby nią rzucić? Możemy. Halo, halo, panie beczko. Halo, halo. Dobrze, dostaliśmy nową broń. Takiego jednostrzałowca. To jest kar, tak? Jeżeli się nie mylę. Gdzieś jakoś bardzo w gruncie rzeczy nie znałem na broniach. Ani nie interesowałem tych kurwy. O Jezus Maria. Strzelże w beczkę. No dobra, spudłowaliśmy sobie troszkę, ale to nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, za was kurwy pozabijam. Kim wy kurwy jesteście? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Wy na pewno nie zmierzacie nigdzie. Jep. Przewrócił się Szwabina. Pięknie. No bo tam kolejne śmieciarze wyłażą. Teraz ich zabijemy. Okej, dobra, łeb przesunął. Dobra, właśnie to jest powód, dla którego ja generalnie preferuję granie z czymś takim. Okej? Mam nadzieję, że się dogadamy w tym temacie. Ja mógłbym się karem bawić, ale no ja jakby nigdy nie byłem dobry za wupy, tak? Wolałem kałasznikowa. Granata wam tam podrzucimy, żeby wam nie było za wesoło. Dziękuję. Dobra, dobra, dobra. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, przyjaciele. To tylko trening. To tylko akcja taka, jak to się nazywało? To tylko szkolenia, właśnie. To tylko szkolenia, przyjaciele. Skurwysyny psy, nienawidzę was. Dobra, idziemy sobie tutaj rozejrzeć się jeszcze troszkę za złotem, które może być w tym miejscu. I dokładnie tutaj jest. Mamy już 7 na 11. Co jest całkiem sympatycznym wynikiem, ale nadal... But wait, there is more! Nadal mamy opcję, żeby tutaj troszkę więcej tego znaleźć, więc koniecznie się rozejrzymy w tym miejscu. Żeby spróbować właśnie coś fajnego znaleźć. Co pomoże nam po prostu szybciej się doposażyć w mocarne bronie. Szczególnie z samego początku jest to dosyć istotne, żeby zacząć po prostu tych szwabów zabijać. No to jest, pamiętajmy, też najwyższy poziom trudności, więc tutaj no nie ma, to nie są przelewki. O ile te pierwsze poziomy idą mi świetnie, idą mi płynnie, też w dużej mierze dlatego, że jakby no pamiętam je, znam i nie jestem w tę grę taki najgorszy. Przepraszam na chwilę, kliknę sobie o właśnie OBS-a, żebym ja widział, ile już czasu jest odcinek. O ile to właśnie wydaje się w miarę easy, no to w przyszłości wcale nie będzie. Reload? Gdzie wy chcecie? Let's go. Okej, okay, troszkę wam tam oczyściłem faktycznie. To jest taki dosyć trudniejszy moment, z tego co pamiętam. Okej, okay, mamy kolejne złoto. I'm reloading! To coś ciekawego jest? Nie ma, dobra. Proszę do mnie, kurwa, nie strzelać, jak może sobie przeglądam tu różne rzeczy. Bo to jest ważna robota. Jak wy będziecie mieć ważną robotę, to ja wam nie zamierzam przeszkadzać, przyjaciele. Dobra, tu nic więcej nie ma. Obawiam się. Więc po prostu bierzemy karabinek w dłoń i ruszamy. Tutaj sobie przykucniemy. Dobra, reloadzik. Nic się nie dzieje. Co, granat? Gdzie? Żadnego granata mi tu nie wrzucaj. Dobra, wyjebało ich so much. Na ryj. Dzień dobry. Halo, coś do mnie strzelaj, nie wiem kto. Ot, ty, halo. Co wy żeście narobili? Od kogoś dostałem w ryj, no. I tak solidnie. Materiały wydjawowcze. 4 na 5. Mamy kolejnego kara. I przyjdzie na was, kurwa, boska kara. I jest pięknie. Dobra. Tutaj nic więcej nie widzę w kontekście podnoszenia znajdźków.
Tu mogę im coś na łeb spuścić, czy nie? Tu powinny być szwaby! Ale takowych nie widzę. Dobra, się zaczęli napierdalać, to dobrze. O shit! Dobra, Erik zszedł, bo nie chciało mu się na mnie czekać. Nie dziwię się wcale. Mam coś gałganem i jakby, no wiesz co, no nie zbierasz złota, przyjacielu. I nie dziw się... Co? Halo, 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 od razu spaj. Kurwa, granat! Pizdu z wami. Kurde! Ja! Zestrzelił mnie jebany, no. Jak mnie suppressing fire! Suppressing fire! Czytaj w takim razie, dobra. Troszkę się pospieszyłem. Oj, gdzie to nas wyrzuciło? To jest bardzo niedobre i niefajne, dobra. Okej, zróbmy to. Spoko. Spoko, nic się nie dzieje. Jeszcze ktoś? Nie, dobra. Okej, róbmy to jeszcze raz. Je marker. Kieszeń amunicyjna odblokowano, świetnie. Je. Dobra, niech moi wchodzą przodem. Spoko. He, frajer. Co to? Wypierdalaj. Ty również? Dobra, możemy sobie powoli stąd wychodzić. Szajze! Szwaby machen, szajze! Kurwa! Wypierdalaj. Okej, okay. Dogadaliśmy się, to miłe. Jak my jesteśmy z tymi? Dobra, nie wiem. Okej, no niech tak będzie. Jeb! Jeb karabinku, panie kapitanie! Gdzie kurwy? Kiedy ja stoję na posterunku? Wypierdalać! Co wesołe szwabiny? A może smutne, bo nieżywe? Yeah! Płonie śmieciu. Dobra, bombę odpalają. My niesiemy dla was bombę. Te znaki wróżą wojnę. Te znaki wróżą, wróżą czasy niespokojne. Dobra, wyjebało pociąg. Miszor jest smutny, bo on generalnie lubi pociągi. To jest bardzo niefajne, że ten pociąg wyjebał, ale spoko. To jest pociąg, jak widzicie, z Wołem. I właśnie uruchomiła się moc Wołu, czyli to, o co będziemy, o co będzie oparta większość tej gry. Chciałem podnieść ten karabin, ale dobrze, skoro nie, to nie. Tu się trzeba rozglądać, bo tu będzie się dużo działo. Więc na pewno pokowali sporo złota i materiałów. Zobaczycie, tu się będzie naprawdę bardzo dużo za chwileczkę działo. Znaczy, jakby do tej pory się nie działo, prawda? Oh yeah! Troszeczkę was wyjebało w powietrze chyba. Cfele. Dobra. Rozejrzyjmy się tutaj, czy nie ma gdzieś złota. Niczego nie widzę absolutnie. Take this bomb and go with me. Wyjebany enemy. Tu próbują coś strzelać. O kurde, przyjacielu. Przyjacielu, trochę ci rozerwało mordę chyba. Ej, tu ręka lata. Zajebiste. Fajn hunc. Co to było? Amunicja do MP40. MP40! Ocie w chuj, za dużo was tu. Dobrze, że ich wyjebało. Ciota! Ciota!
patrzę, gdzie tu jest. Schowaj się, Jezus, nie schowam się, bo latam. Rozglądam się, czy tu gdzieś złota nie ma po prostu. Tu nic nie widzę w takim razie, dobra. Gdzie wy kurwy jesteście? Hitlerowskie. Nie! Atak z powietrza. Co za wrednia, dobra. Ale ich zrobię tam. Jak dobrze granat poleci, to jest po was, śmiecie. Mamy złoto kolejne. Wystaw łeb, śmieciorzu. Dostał. Pięknie. U mnie w mieście nie zwykliśmy strzelać do gości. Zakwiew. Nakrył się nogami. O, cię w chuj. Ja pierdolę w chuj. Uciekaj. Schowaj się. Dobra. Nieźle. Skąd do mnie napierdalają? Nie wiem skąd do końca. Wypierdalaj, no wryj granatem. To było strasznie niekulturalne. Pojebało wam się coś. Nawet bym powiedział. No, schował się za ławką i nie zabiło. Dobra, wypierdalać. Pięknie. Wal was zruchał. Dla was było, przyjaciele. Już nawet przyjaciółmi już was nie nazwę. Jak tam ktoś jeszcze jest, to se umrze. Kurwa, mnie wryj granatem, no. Pogięło wam coś. Pogięło was coś. Jest tam kto? Dobra, tu już nic nie ma więcej. Tutaj coś mamy, czy nie? Niekoniecznie. Tutaj jeszcze warto zajrzeć. Mamy jakieś brońki i generalnie nic więcej istotnego. Tutaj na oknie nic więcej istotnego. I raczej to tyle. Także no, złota nie mamy full. Mamy sporo, ale nie mamy full. Materiałów wywiadowczych też mamy 4 na 5 zaledwie. Bo w tym momencie to już jest koniec poziomu. Chyba, że tu jeszcze coś będzie. Co jest możliwe do podniesienia? Nie. Idziemy w takim razie do zachodniego Śródmieścia. Come on, Agent Blaskowitz. Follow me. At the train station, I made contact with Eric Engel of the Kreisau Circle. Unfortunately, there's a mole somewhere. The Nazis knew about my arrival. We managed to fight our way out and destroy a special operations train along the way. Dobra. Carried some unusual. Bez wątpienia ma to związek z generałem Zetą, medalionem Tur. Mam nadzieję dowiedzieć się więcej. 9 na 11 złoto, 4 na 5 wywiad, misja osiągnięta. Nagroda 500 dolków, zabici 64. Ulepszenie odblokowane. I w ten oto sposób lądujemy w zachodnim Śródmieściu. Ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki naszego Let's Play Wolfenstein. Trzymajcie się, cześć!